18:15 musimy być. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Ja sobie, świetnie mówisz. Przepięknie, ja sobie pomyślałam, dziękuję, że to nie tylko osoby jąkające, ale w ogóle nam wszystkim przydałby się taki spokój i taka rozwaga w wypowiadaniu się. Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Sylwia, a dzisiaj ze mną gość specjalny, który po raz pierwszy występuje na naszym kanale. Bardzo mi miło wszystkich powitać. Mam na imię Martyna. Słyszę, że jesteś kursantką nowej mowy. Ile już trenujesz? Trening zaczęłam we wrześniu tamtego roku. Aktualnie jestem na systemie pierwszej kanapki. Dzisiaj odcinek specjalny, ponieważ znajdujemy się w plenerze. Po raz pierwszy odcinek wręcz na plaży. Ale dlaczego tutaj jesteśmy? Opowiedz o tej misji, którą dzisiaj miałaś i jak wyglądał twój trening nowej mowy. Jesteśmy dzisiaj w plenerze, ponieważ naszym zadaniem było przeprowadzenie sondy ulicznej ze względu na dzisiejszy Światowy Dzień Pszczoły. Świętujemy dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Potrafi pani na tym obrazku rozpoznać pszczołę? Góra, to panie będzie bardzo pszczoła z tych trzech owadów. Obstawiam, że tą? Świetny wybór. Bo jeszcze zapytam, czy zna pan może jakąś piosenkę o pszczole? Chciałby pan z nami pośpiewać? Tą, co wszyscy znają. O, proszę zacząć, my z panem. Jest lecz nie wiadomo gdzie, no i tak. Pamiętajmy, że zimą pszczoły śpią. Kurczę, nie wiem, waham się między jedną łyżeczką a 100 ml. Spotykałam się jeszcze z takimi rzeczami. Jestem kobieta z miasta. Jestem z miasta, to widać. Oczywiście podnosiliśmy także świadomość ludzi dotyczącą emocjonalnych bloków mowy. Prosiliśmy przechodniów o zrobienie zdjęcia z naszym plakatem. A tutaj, w tym pięknym miejscu w okolicach plaży, omawialiśmy właśnie plakat starej mowy, czyli związany jeszcze ze SBS-em. Plakat, który mamy przed sobą, bardzo dobrze opisuje realia osób, które zmagają się z emocjonalnymi blokami mowy. W jego centralnej części widzimy rzekę. Symbolizuje ona przepływ myśli, które kłębią się w głowie każdej osoby ze SBS-em. Ale poczekaj, wspomniałaś, że robiłaś sondaż. Mhm. To znaczy, że pytałaś obcych osób i zadawałaś im pytania? Nie bałaś się? Dokładnie na tym polegał sondaż. A co do drugiego pytania, to nie. Po pierwsze, jest już to mój drugi sondaż. A po drugie, nawet w takiej niekonwencjonalnej sytuacji, nowa mowa oczywiście zadziałała i z płynnością i luzem nie było problemu. Nowa mowa w cudzysłowie zadziałała, ale jak ty się przy tym czułaś w ogóle? Ja czułam się, myślę, że bardzo dobrze. Raczej nie miałam oporów z podchodzeniem do ludzi, chociaż jak wiadomo, reakcje były różne. Niektóre osoby nie chciały rozmawiać, ale mimo to sondaż jak zawsze jest bardzo pozytywnym doświadczeniem. A czym akurat trening w realnych sytuacjach, a nie tylko na przykład w pokoju? Trening w realnych sytuacjach pozwala nam poczuć się pewnie z nową mową wszędzie. W takich spokojnych warunkach, jak na przykład w pokoju, gdzie nie ma zbyt wielu nieprzewidywanych i emocjonalnych sytuacji, może się nam wydawać, że prościej jest. A kiedy wyjdziemy w teren, zobaczymy tłumy ludzi i obcych przechodniów, wtedy dopiero mamy szansę naprawdę sprawdzić skuteczność nowej mowy. Ale wiem, że z nową mową masz już dużo sukcesów. Wiem, że interesujesz się poezją, wierszem, tak? Opowiesz trochę o tym? Dokładnie tak. Jeśli chodzi o moje zainteresowania i związane z nimi sukcesy, dzięki nowej mowie miałam przyjemność zadeklamować swój wiersz na zakończeniu szkoły, które odbyło się w tym roku.
Poza tym również dzięki nowej mowie wzięłam udział w spotkaniu ze starostą, na którym powiedziałam o sobie i dzięki temu zyskałam stypendium za nagrody w konkursach poezji. Poza tym również pracuję jako recenzent teatralny, muszę więc często rozmawiać z artystami i pisać artykuły o różnych spektaklach, więc nowa mowa tym bardziej się w tym przydaje. To jeszcze ostatnie pytanie. Powiedz mi, jak wyobrażasz sobie swoją przyszłość, ale już z nową mową? O wiele spokojniejszą i pewniejszą. Nawet jeśli wybiorę nawet zawód dziennikarza, bo wiem, że żadna stresująca sytuacja czy nieprzychylny rozmówca nie sprawi, że stracę płynność i spokój w mowie. Właśnie, bo wybrałaś taką specjalizację, która stricte wiąże się z mową, gdzie będziesz musiała pytać zupełnie obce osoby, czasem w emocjach, czasem wszystko szybko. Nie obawiasz się o to? Powiem tak, bycie dziennikarzem to było moje małe marzenie od dzieciństwa, więc teraz, kiedy mam już narzędzia, jak mówić spokojnie, o tym bardziej chciałabym spróbować i jestem jak najlepszej myśli. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Również dziękuję. My best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I